Wątki. Zaprasza Maria Gierszewska. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Maria Gierszewska. Jesteśmy w audycji Mamy Wątki. Dzisiaj będzie znowu nam zielono. Moim gościem jest dr Joanna Nawrocka-Ronka, która jest doktorem nauk o zdrowiu i fizjoterapeutką oraz prezeską Fundacji Leśne Dziki. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia, Joanno. I może powiedz nam coś więcej o sobie, o swojej pracy i czym są Leśne Dziki. To może zacznę od tyłu, nie od pracy i nie od Leśnych Dzików, tylko od mojego domu, bo to jakby jest powodem, dla to którego nie tył, są... To przód. Tak, to jest powód, dla którego powstały, przez który powstały Leśne Dziki. Ja mam dwójkę dzieci, mam 4,5-letniego syna, dzięki któremu zostałam zmobilizowana do założenia Leśnych Dzików. Bo on, jak miał rok, to stał przy drzwiach i krzyczał: mama, dada, dada. No i ja, ponieważ też sama jestem bardzo dużym leśnym dzikiem i zawsze lubiłam być na dworze, oczywiście byłam w harcerstwie, tak, robiłam zawsze dużo różnych rzeczy na dworze i moja mama zawsze mówiła, że ja to jestem taki szwenduś. Czyli masz to we krwi. Tak, mam to we krwi, więc brałam tego mojego syna pod pachę, brałam moje dwa psy pod pachę. No i tak krążyliśmy po naszej miejscowości, w której mieszkałam całkiem niedługo, bo mieszkałam 1,5 roku. Ale to było miejsce, które było mi znane, bo ja w niedalekiej okolicy mieszkałam z moimi rodzicami jako dziecko. No i tak poznałam większą ilość ludzi i namawiałam jednych sąsiadów, drugich sąsiadów, trzecich sąsiadów. Trochę tak rozmawialiśmy sobie. Ja zawsze jakoś starałam się zorganizować czas dla dzieci z racji, tak jak powiedziałaś, że jestem fizjoterapeutą. Pracuję z dziećmi od 13 lat. Z racji na moje psy prowadziłam też zajęcia z udziałem psów dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W ogóle mój doktorat był o tym, jak kontakt z psem wpływa na rozwój dzieci, więc ta natura jest mi bliska od dawna. No właśnie, to też przyroda. Tak, nie tylko las, ale też zwierzęta. Tak, oczywiście. No i powstał pomysł w mojej głowie, żeby stworzyć takie miejsce spotkań dla ludzi w tej miejscowości, w której ja mieszkam, i zorganizować to na wzór troszkę takiego otwartego leśnego przedszkola. I napisaliśmy projekt jako grupa nieformalna. Dostaliśmy ten projekt. Udało nam się namówić pana, który jest właścicielem takiej działki, która jest zalesiona i ogrodzona, żeby nam ten teren udostępnił. No i tam zrobiliśmy taką leśną świetlicę. No i dzieje się tam dużo różnych ciekawych rzeczy, i ponieważ ten projekt bardzo się spodobał mieszkańcom i mi się bardzo spodobał, a ponieważ ja po tym, jak się urodziła moja druga córka, doszłam do wniosku, że nie wrócę do mojej poprzedniej pracy i do tego, co robiłam przed posiadaniem moich własnych dzieci. To często tak jest. Tak, często tak jest, ponieważ tak jak mówiłam, ja pracowałam z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i zdaję sobie sprawę z tego, że praca z takimi dziećmi wymaga bardzo dużej systematyczności. A mając swoją dwójkę małych dzieci, bardzo często pewnie bym odwoływała zajęcia z racji na różne kwestie. Więc postanowiłam tak zorganizować swoją pracę, żebym mogła spędzać dużo czasu z moimi dziećmi i żebym mogła też moje dzieci angażować w to, co robię. A opowiedz proszę o tej leśnej świetlicy jeszcze. To był wasz autorski pomysł, czy to są rozwiązania, które gdzieś podpatrzyłaś, może gdzieś na świecie? To jest tak, że ta idea tego otwartego przedszkola to jest taka idea oczywiście skandynawska, bo najczęściej wszystkie rzeczy takie związane z naturą można całkiem nieźle podpatrzyć. Patrzeć i przenieść na nasz polski grunt z krajów skandynawskich. Leśne świetlice nie są jakieś takie szczególnie bardzo popularne. Dużo bardziej są popularne nie place zabaw, więc to nasze rozwiązanie takie, że jest to trochę takie miejsce do zabaw dla dzieci, trochę miejsce spotkań dla dorosłych i
trochę miejsce, gdzie dzieci mają szansę mieć dużo większy kontakt z naturą. Ono jest takie dość innowacyjne mimo wszystko, ale czerpiemy z różnych innych rozwiązań i po prostu rozmawiając ze społecznością lokalną dostosowaliśmy to do naszych potrzeb, też do moich możliwości czasowych, do tego, na czym się znam, czyli do dzieci, do kontaktu z naturą. No i też, tak jak już mówiłam, ponieważ mam swoją dwójkę dzieci, to też przeszłam wiele różnych rzeczy z moimi dziećmi. Ja moje dzieci na przykład nosiłam w chuście, robimy różnego rodzaju ćwiczenia sensoryczne, więc te kwestie są mi bardzo bliskie i też jestem w stanie wiele podpowiedzieć rodzicom, którzy wkraczają na drogę rodzicielstwa. Bo to, czym ja się teraz głównie zajmuję, to jest takie całościowe wspieranie rozwoju dzieci, ponieważ jako fizjoterapeuta, jako osoba, która pracuje z dziećmi od lat i jako osoba, która ma swoją dwójkę dzieci, wiem, że różne zalecenia, różne kwestie, które są przez specjalistów proponowane, one bardzo często są dobre, ale one nie są najlepszym rozwiązaniem dla każdej rodziny. Więc wiem, że pewne rozwiązania, na przykład znane mi, znam je z teorii, ale nie byłam w stanie zastosować ich z moimi dziećmi. Więc wiem, że każdy rodzic musi jakby wiedzieć, jakie są różne opcje, nie tylko usłyszeć od kogoś, że to jest najlepsze rozwiązanie dla niego, bo niekoniecznie dla tej rodziny będzie to dobrym rozwiązaniem. Więc staram się doradzać rodzicom, podpowiadać im różne punkty widzenia i mówić im, że niekoniecznie to, co znają ze swojego dzieciństwa, jest dobre, ale też niekoniecznie jest to złe. Czyli tak pomagasz wyjść poza schematy, czy jakieś takie kolejne, w które czasem wpadamy. Powiedziałaś, że to była inicjatywa nieformalna na początku, ale teraz już jest fundacja, więc tak, jak do tego doszło? Teraz już jest fundacja, ponieważ ja wcześniej przez w zasadzie całe swoje zawodowe życie byłam związana z fundacjami. W ostatnich kilku latach jestem najmocniej związana z Fundacją Cali Mali, naszą poznańską, i też taką drugą fundacją, która się nazywa Psia Wachta. Czyli jedna fundacja związana z dziećmi i druga fundacja związana z psami, więc te psy gdzieś tam cały czas się pojawiają w moim życiu zawodowym. No i tak jakby współpracujemy już od kilku dobrych lat. Natomiast po tym udanym projekcie tej grupie nieformalnej już uznałam, że nie ma co się rozdrabniać, nie ma co być nieformalną osobą. Trzeba ruszyć do przodu i ponieważ to rozwiązanie leśno-dzikowe bardzo się sprawdziło na tym naszym gruncie. Postanowiłam, że z moim doświadczeniem i też z wykształceniem, jakby szkoda, żeby tylko ludzie w Minkowie wiedzieli o tym, co my robimy. W związku z czym powstała fundacja i między innymi dlatego też jestem tutaj. Ale też staram się dzielić tą tutaj wiedzą na Instagramie, na Facebooku. A skąd nazwa? Bo ona jest naprawdę trafna i tak adekwatna. Muszę ci powiedzieć, że w mojej rodzinie oprócz tego słowa dziki, którymi czasami się właśnie określa dzieci czy starszych, funkcjonuje też czasownik dzikować. I to jest takie kompletne szaleństwo w wykonaniu dzieci i dlatego mi się tak nazwa twojej fundacji podoba. Bo te małe dziki właśnie dzikują. To, co powiedziałaś, nie funkcjonuje tylko i wyłącznie w twojej rodzinie. Myślę, że jest to dość znana sytuacja i określenie wielu rodzicom. No i właśnie moje dzieci też bardzo dużo dzikują. I co więcej, ja dzikuję razem z nimi. A ponieważ mamy blisko las i zależy nam na tej bliskości z naturą, no to dzikowanie w terenie, w naturze, w lesie dało wprost leśne dziki. Więc, to ile już lat ma fundacja? Fundacja jest bardzo młodą fundacją, ponieważ ona powstała 30 października 2019 roku. Czyli nie ma roczku jeszcze. Nie ma jeszcze roczku, ale ponieważ ja też przez 5 lat byłam prezesem innej takiej dość dużej poznańskiej fundacji, to jest też tak, że te moje doświadczenia pozbierane wcześniej, one po prostu mam możliwość wykorzystać w leśnych dzikach. No i też udało mi się ściągnąć tutaj osoby w podobnej sytuacji życiowo-zawodowej, czyli mamy na przykład też na swoim pokładzie panią leśnik, która ma dzieci również w podobnym wieku. I te osoby, które z nami współpracują,
też rozumieją rodziców, a przy okazji są specjalistami w swoich dziedzinach. To powiedz, czym się jeszcze zajmujecie? Bo macie tą leśną świetlicę i co oprócz tego robicie? W jaki sposób promujecie leśne dzikowanie? W jaki sposób promujemy leśne dzikowanie? Ojej! No pokazujemy to, co robimy z naszymi dzieciakami, bo na przykład nasza pani leśnik, może części słuchaczy może być znana, ona kilka lat temu razem ze swoim mężem, to jest taka para, która się nazywa Inka i Olo, oni na 40-letnim tandemie pojechali z Poznania do Singapuru. To daleko. Bardzo daleko, więc są doświadczonymi podróżnikami i teraz na przykład dzisiaj wyruszyli w podróż ze swoimi dziećmi, co prawda po Polsce tylko, ale zamierzają też przejechać tam też na rowerach ileś set kilometrów, ciągnąc swoje dzieci w przyczepce i cały swój majdan i swój tandem oczywiście też żółty. No właśnie chciałam spytać, czy ten sam rower? Tak, więc na pewno jeśli ktoś ich zobaczy na trasie gdzieś tam nad morze, to będą oni. I to jest właśnie nasza pani leśnik, plus tutaj ja ze swoją rodziną, my z kolei od niedawna się wspinamy, od półtora roku. I to jest rzecz, która w ogóle bardzo nas zaangażowała i taka forma aktywności jest świetna dla małych dzieci. To jest też bardzo ciekawy taki sport rodzinny. Takich naprawdę małych? Moja córka, jak twoje? Moja córka ma 2,5 roku i była już na 7 metrach na skalę z instruktorem. To nie jest takie oczywiste, co mówisz. Nie myślę, że wielu rodzicom teraz taka czerwona lampka zapala, ale jak to? No właśnie i to bardzo się cieszę, że tutaj zadałaś to pytanie, bo ja też dużo w działaniach leśnych dzików staram się rozmawiać o bezpieczeństwie, o tym, od czego zależy, czy coś jest bezpieczne, od tego, dlaczego my dorośli uważamy, że pewne rzeczy są niebezpieczne i jak się zastanowimy, jak często powtarzamy bezwiednie na przykład do naszych dzieci. Tam nie wchodź, bo spadniesz. Tego nie dotykaj, bo się pobrudzisz. Tam nie wchodź, bo to jest niebezpieczne. I jeśli nasze dzieci cały czas słuchają o tym, że tam jest niebezpiecznie, tu jest niebezpiecznie, to w ich głowie pojawia się syndrom tak zwanej baby Jagi. Czyli, że bycie na dworze, bycie w wielu różnych miejscach jest po prostu niebezpieczne. No i jeśli te dzieci wyrastają w takim przekonaniu i mają 10 lat i siedzą w domu ze swoim tabletem i wtedy im rodzice mówią, hej, nie siedź przed tabletem, idź na dwór, to te dzieci mają strasznie jakby duży taki dylemat w swojej głowie, bo wcześniej nie mogliśmy wychodzić, nie mogliśmy robić prawie nic, bo wszystko było niebezpieczne, a teraz jak znaleźliśmy coś, co jest bezpieczne, to nagle mamy robić to, co jest niebezpieczne. Czyli trochę może być już za późno nawet. Pewnie też nie całkowicie, ale trochę tak. Ale tu jeszcze tylko, jeśli mogłabym jedną rzecz podkreślić, to co my uważamy, że jest bezpieczne albo co jest niebezpieczne, to zależy od naszych własnych doświadczeń i przekonań i nie powinniśmy tak do końca zarażać tym naszych dzieci. Bo na przykład ja uważam, że wspinanie nie jest niebezpieczne, ale robimy to zawsze z instruktorem. Mamy kaski, mamy dobry sprzęt, jesteśmy odpowiednio przeszkoleni, więc w moim mniemaniu jest to bezpieczna aktywność. A równocześnie widzę na przykład dzieci, które jeżdżą na rowerach biegowych albo ogólnie na rowerach w ogóle bez kasków i ich rodzice uważają, że to na przykład nie jest problem, a uważają, że jest niebezpieczne wspinanie się, gdzie my mamy naprawdę pełen rynsztunek i odpowiednie przygotowanie, więc to zależy od naszych własnych przekonań, doświadczeń, więc może warto się czasem zastanowić, czy uważamy, że naprawdę różne rzeczy są niebezpieczne, czy są bezpieczne, bo badania pokazują, że te dzieci, które mają szansę podejmować tak zwane te niebezpieczne zachowania, czyli się wspinać na różne rzeczy, czyli na przykład bawić się narzędziami. Takimi prawdziwymi. Prawdziwymi, nie tylko plastikowymi. To są dzieci, które dużo lepiej znają swoje granice. I jako dorośli ludzie dużo lepiej umieją unikać niebezpieczeństw, bo rozumieją, że pewne postawy są niebezpieczne, a niekoniecznie tylko rzeczy. Czyli tak? Dopiero ta konfrontacja z tym niebezpieczeństwem trochę nas uczy tak naprawdę i daje doświadczenie. No, każdy z nas uczy się najlepiej, jeśli może doświadczać pewnych rzeczy. Dlatego takie uczenie w terenie jest najbardziej efektywne i efektowne też, bo to też ładnie wygląda przecież. A to na pewno. To może zejdźmy z tych skałek do tego lasu, wróćmy, ale to już po przerwie.
wątki. Przerwie. Jesteśmy w audycji Mamy Wątki. Przy mikrofonie Maria Gierzewska, a moim gościem jest dr Joanna Nawrot-Karonka. Rozmawiamy o edukacji leśnej. Tak? Joanna, padło już to określenie, ale gdybyś mogła przybliżyć, co to właściwie jest edukacja leśna? Bo edukacja kojarzy się z wieloma rzeczami, ale las na ogół nie jest jedną z nich. A to jest bardzo ciekawe, ponieważ takie uczenie się przez doświadczenie jest najlepszym sposobem uczenia się. Jak już wspominaliśmy na początku, ja jestem fizjoterapeutą, nie jestem pedagogiem i chciałam to też podkreślić. Natomiast jeśli chodzi o taką moją działkę, czyli uczenie się ruchu, to jeśli teraz poprosiłabym Państwa, opisała Wam jakieś ćwiczenie, które mielibyście wykonać, to prawdopodobnie większość z Was wykonałaby to ćwiczenie nieprawidłowo, bo trudno by Wam było sobie to wyobrazić. Jeśli by w ogóle. Jeśli w ogóle, to... prawda? Natomiast jeśli byśmy się spotkali w normalnym życiu, ja bym pokazała to ćwiczenie, po czym każdy z uczestników miałby możliwość wykonać je samodzielnie, no to jest dużo większa szansa, że większość osób to wykona. I co więcej, to zapamięta. Czyli uczymy się przez doświadczenie. Tak, przez doświadczenie i w sytuacji, w której nasze wszystkie zmysły mogą być zaangażowane. Czyli tak naprawdę siedzenie i słuchanie o tym, jak wyglądają szyszki, nie pozostawia zbyt dużego śladu pamięciowego w pamięci naszych dzieci, ale też nas dorosłych, tak? My jesteśmy przytłoczeni zbyt dużą ilością informacji i tak naprawdę istotne jest wyłowienie tych ważnych, a w lesie z rzadka jest tak, że jesteśmy przebodźcowani, jesteśmy odpowiednio dostymulowani, ale nie ma tam za dużego hałasu, nie ma tam za dużo błyszczących różnych rzeczy, więc w lesie mamy szansę tak naprawdę być zaangażowani i spokojni, co nie zawsze jest możliwe w takich miejskich warunkach. Czyli dlatego ten las jest taki ważny, żeby te nasze zmysły jakoś znalazły ukojenie, jakąś harmonię? Tak, nawet tutaj mogę przytoczyć takie ciekawe badania, w których poproszono ludzi o to, żeby wykonali zadanie matematyczne. Były dwie grupy osób. Jedna grupa miała w przerwie pomiędzy jednym a drugim zadaniem szansę wyjść na dwór i pobyć na łonie natury, natomiast druga grupa była w zamkniętym pomieszczeniu, więc oczywiście większość osób pomiędzy tymi dwoma zadaniami było z nosem w telefonie. I co więcej, ta druga grupa w tym drugim zadaniu, ona miała dużo gorsze wyniki, pomimo że w pierwszym zadaniu te dwie grupy nie różniły się w żaden istotny statystycznie sposób. Czyli ci, co poszli na dwór, mieli w drugim zadaniu lepsze wyniki niż ci, co siedzieli. Czyli przyroda wpływa na nasz mózg. Tak. To gdybyś mogła nam powiedzieć, albo muszę podsumować właśnie, na co jeszcze wpływa ten kontakt z przyrodą? Jak to w ogóle działa? Oj, to jest bardzo ciekawe. Nie, obawiam się, że tutaj jedna audycja by nam nie starczyła. No to chociaż skrótowo. Postaram się bardzo skrótowo powiedzieć. Na pewno kontakt z naturą i bycie na dworze, i bycie aktywnym fizycznie na dworze wpływa na cały nasz organizm i to bardzo, bardzo pozytywnie. Nasz organizm jest dużo lepiej dotleniony, tak? Mamy dużo więcej tlenu, powietrze jest dużo czystsze, więc bardziej intensywnie oddychamy, przez to wszystkie komórki w naszym organizmie są lepiej dotlenione, przez to nasz mózg też lepiej pracuje, wyrównuje się nasze ciśnienie, normalizuje się nasze tętno. Co więcej, jak jesteśmy na dworze, kiedy jest jasno na dworze, czyli nie tylko nie w nocy, tylko w ciągu dnia, nasz organizm ma możliwość wyprodukować witaminę D, ale też na przykład serotoninę, która później zmienia się w melatoninę i dzięki temu mamy dużo lepiej wyregulowany ten rytm okołodobowy. Czyli lepiej śpimy po prostu. Lepiej śpimy, dlatego wszyscy rodzice, którzy mają dzieci, które nie mogą pójść spać wieczorem, nie puszczamy im wieczorem bajki, tylko o tym ich wieczornym spaniu myślimy za dnia i takie dzieciaki powinny być jak najwięcej przed południem na dworze.
Dlaczego przed południem? Bo wtedy właśnie jest produkowana odpowiednia ilość serotoniny, która dopiero później zmienia się w tą melatoninę, więc musimy mieć odpowiednią ilość czasu, żeby to wszystko zadziałało. Oczywiście jak jest czerwiec albo lipiec, to wszyscy chodzimy później spać, bo jest dłużej jasno na dworze. Ale wracając jeszcze do tego wpływu na nasz organizm, to przede wszystkim na dworze, w lesie bardzo dobrze działają nasze zmysły. I to nie jest tylko zmysł węchu, zmysł wzroku czy zmysł słuchu, ale też na przykład zmysł równowagi czy też czucia głębokiego. Nie wiem, czy tutaj wszystkim państwu jest znane. To może przybliż, co to jest jednak czucie. To ma taką bardzo trudną nazwę i to się nazywa propriocepcja. I to czucie głębokie, jego receptory są zlokalizowane w naszych mięśniach, w naszych stawach. I jeśli teraz poprosiłabym, żeby każdy z nas zamknął oczy i się zastanowił, gdzie jest nasza prawa noga, czy siedzimy, czy stoimy, gdzie jest nasza ręka, to nie musimy. Wiemy, mimo zamkniętych wiemy, oczu. Tak, nie musimy na nas patrzeć i właśnie to czucie głębokie umożliwia nam dobre czucie naszego ciała i dobre orientowanie się w przestrzeni. Czyli jeśli jesteśmy na przykład na dworze i idziemy po takim nierównej nawierzchni, czyli na przykład w lesie, tak? Czy jeśli wchodzimy na konary, czy zeskakujemy z różnych rzeczy, to cały czas to nasze czucie głębokie jest stymulowane i dzięki temu, jeśli jesteśmy w trudniejszych warunkach, czyli kiedy mamy więcej rozproszeń, to nasze ciało to pamięta i ono dobrze czuje samo siebie, jeśli to tak można nazwać, w sensie takim, że na przykład nasze dzieci będą się rzadziej przewracały, rzadziej będą miały różnego rodzaju kontuzje, bo one bardzo dobrze będą skoordynowane i będą bardzo dobrze osadzone na ziemi, tak bym to nazwała. Czyli po prostu ten narząd ruchu im się lepiej rozwinie, jeśli będzie miał szansę. Tak, no to narząd ruchu, ale też właśnie to czucie głębokie, bo równowaga i czucie głębokie to są jakby niekoniecznie dwie te same rzeczy. One współpracują ze sobą. Więc też na przykład takie dzieci, które uznaje się za dzieci trudne, w sensie takie, które przysparzają dużo różnych problemów, pokładają się na innych, ściskają, uderzają o różne rzeczy, hałasują. Czyli takie dzieci, które mogą zdradzać objawy zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej, to te dzieci w lesie i po takim pobycie na dworze w lesie będą dużo spokojniejsze, bo one tam będą miały szansę znaleźć odpowiednie bodźce dla siebie. I nie będą ciągle słyszały, tam nie hałasuj, tego nie rób, tam nie biegnij, przestań to robić. Czyli różne rzeczy, które oczywiście my jako rodzice często powtarzamy swoim dzieciom, ale też takie dzieci, które na przykład są cały dzień w przedszkolu, w hałasie, bo przecież wszystkie dzieci w przedszkolu jakby wydają z siebie jakieś dźwięki, więc w przedszkolu jest często hałas, są różne zapachy, ktoś się posikał, jest coś do jedzenia, ktoś się spocił i takie dziecko, które ma zaburzenia z zakresu integracji sensorycznej, ono jest strasznie zmęczone po takim pobycie w przedszkolu przez to zamknięte pomieszczenie. Już nie wspominając o kwestiach oczywiście związanych z odpornością, kiedy jesteśmy w takim zamkniętym pomieszczeniu. Więc w tym okresie jesienno-zimowym szczególnie dużo powinniśmy wychodzić z dziećmi na dwór i szczególnie dużo powinniśmy zachęcać przedszkola, żeby wychodziły z naszymi dziećmi na dwór. Co się wydaje takie paradoksalne trochę, bo jednak ten sezon zimowy nie zachęca na ogół. Ale właśnie wtedy powinniśmy się dużo bardziej zmobilizować i jak podają aktualne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, dzieci i ogólnie ludzie, dorośli również, powinni spędzać minimum jedną zieloną godzinę na dworze. Minimum. Codziennie. Codziennie to jest minimum, a kraje skandynawskie nawet mówią codziennie o 3 zielonych godzinach. To do tych zielonych godzin jeszcze wrócimy, ale chciałam cię zapytać o to, jak ten kontakt z przyrodą wpływa na stan ducha, stan umysłu, bo mówiłyśmy do tej pory o ciele, a jak to wpływa na naszą psychikę? Często się mówi, że kontakt z naturą jest taki kojący, że redukuje poziom stresu. Ja akurat w moich badaniach, w moim doktoracie badałam, jak u dzieci się zmienia stężenie kortyzolu w ślinie, czyli hormonu stresu. I ta ocena stężenia kortyzolu jest aktualnie takim najprostszym sposobem oceny tego, czy ktoś jest zestresowany
czy nie. I to jest o tyle proste, że to do tego jest potrzebna tak naprawdę próbka śliny. I nic więcej, jest to bardzo nieinwazyjne badanie i wiele takich badań z zakresu oceny stężenia kortyzolu w ślinie wykonuje się też w zakresie kontaktu z przyrodą. No i co się okazało? Okazało się, że będąc nawet to minimum 15 minut na dworze, już to stężenie kortyzolu w naszych organizmach się obniża. Tak niewiele wystarczy. Tak, tak niewiele wystarczy. Oczywiście dobrze by było, żeby to było 4 razy 15 minut codziennie, co nam da tą zieloną godzinę, ale lepsze jest 15 minut niż nic. Teraz opowiedz, profe, o tej koncepcji zielonej godziny. Już jak rozumiem, to jest godzina pobytu na dworze, czy konkretnie w lesie, w przyrodzie? Bo to niekoniecznie jest to samo. Tak, to nie jest to samo i wiem, że to bywa trudne dla osób, które na przykład mieszkają w centrum miasta i nie mają do najbliższego lasu 5 minut. Istotne jest bycie na dworze, przy czym zielona godzina zakłada kontakt z czymś zielonym, czyli z naturą. Więc jeśli nie mamy lasu, to szukamy skweru, szukamy parku. To nie jest tylko pobyt na placu zabaw. A dlaczego? Bo na placu zabaw są wszystkie normy bezpieczeństwa, muszą być spełnione, tak? I jakby przez to dzieci uczą się na przykład skakać z dużo wyższej wysokości, niż by skoczyły w rzeczywistości, bo podłoże amortyzuje upadki. Więc dzieciaki tam nie mają szansy realnie ocenić swoich możliwości i często jest tak, że takie dzieci, które są bardzo w takich szklarnianych warunkach, one, jeśli już nie ma kogoś, kto by je pilnował i kontrolował, one wtedy jakby dużo więcej im się nieszczęść przydarza, bo one nie są w stanie same tego ocenić, co dla nich będzie dobre i co będzie możliwe. I na takim placu zabaw często jest tak, że są barierki w wielu miejscach, są te podłoża amortyzujące i oczywiście w kontekście samej aktywności fizycznej, to wyjście na plac zabaw jest dobrym pomysłem, tak? Ale ja na przykład niezbyt często korzystam z takich klasycznych placów zabaw, ponieważ zazwyczaj jest tam dużo dzieci i prędzej czy później pojawia się konflikt o coś. Tych dzieci jest dużo, więc też jest dużo głośniej. Więc z jednej strony wpływamy pozytywnie na aktywność fizyczną, ale z drugiej strony to jest miejsce, gdzie dzieci mogą się też bardzo łatwo przestymulować. Tak naprawdę, co się w lesie nie zdarza. Czyli plac zabaw jest w porządku, ale to nie wszystko, tak, to za mało. Tak, tak. Oczywiście, jeśli mamy plac zabaw na przykład w jakimś zielonym otoczeniu, to on będzie dobry, ale tą godzinę... Na przykład w jakimś parku dużym, tak, poznańskim. Tak, to tą godzinę powinniśmy sobie podzielić, tak? Czyli na przykład idziemy na 15 minut do parku, a później idziemy na plac zabaw i kończymy też parkiem, żeby nasze dziecko miało szansę też troszeczkę się uspokoić po tym placu zabaw, bo dzieci wychodzące z placu zabaw najczęściej są mokre. I bardzo nie chcą stamtąd wyjść. Tak, nie chcą wyjść, często są konflikty z tym związane, serce im wali, tak, więc z jednej strony mamy aktywność fizyczną, która jest pożądana, ale z drugiej strony taki poziom kortyzolu czy poziom adrenaliny bardzo mocno się podnosi na takim placu zabaw. I często to są też takie trochę sztuczne warunki, jeśli chodzi o jakieś społeczne aktywności, prawda? Bo jeśli byłaby większa przestrzeń, no to jak pojawi się jakaś konfliktowa sytuacja, to mamy więcej miejsca na to, żeby dzieci, nie wiem, odeszły w inną stronę. A na takim placu zabaw, który jest nieduży, to one będą jakby musiały prędzej czy później się skonfrontować, albo co gorsza, ich rodzice się skonfrontują. To prawda. Czyli podsumowując, w takich realiach poznańskich osiedli czy dzielnic, to wyjście do parku jest w porządku, ale powinniśmy dążyć do lasu. Las jest oczywiście tutaj najbardziej wskazany. Las albo inna przyroda w sumie, bo zakładam, że jezioro, czy nie wiem, góry albo morze na wakacjach, to też tak działa. Tak, ale najczęściej dookoła jest las mimo To prawda, wszystko. My tutaj jak najwięcej mamy lasu. Ważna rzecz jest taka, że w lesie jednak to powietrze jest dużo czystsze, więc w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy pojawia się problem smogu i mamy szansę pojechać do lasu, to jedźmy do lasu, tak? Bo
tam na pewno to powietrze będzie dużo czystsze niż w mieście. Przy czym możliwości, co można robić na dworze z dziećmi, niekoniecznie w lesie, jest bardzo, bardzo dużo. Wystarczy naprawdę kawałek łąki czy jakiś mały skwer i zazwyczaj jest tak, że my przechodzimy obok tego miejsca i nawet nie zobaczymy, co tam rośnie, czy są tam jakieś owady, a może udałoby się wyjść na dwór i zacząć od tego, co jest w tej najbliższej okolicy, w tym zielonym miejscu, wziąć ze sobą lupę, wziąć ze sobą na przykład jakąś książkę o owadach. I jest taka teoria, która się nazywa teorią biofilii. W latach 80. pan, który się nazywa Edward Wilson, ją opracował. Ona mówi o tym, że my jako ludzie mamy w sobie naturalną potrzebę kontaktu z naturą, bo jesteśmy po prostu jej częścią, więc będziemy zawsze dążyli do tego. I niestety wielu dorosłych często o tym zapomina. Czasem to wynika ze stylu wychowania naszych rodziców, czasem z miejsca, w którym mieszkamy, ale tak naprawdę dzieci mają w sobie tą naturalną potrzebę. No i mówi się o tym, że wystarczy tak naprawdę tylko jeden dorosły, który będzie podtrzymywał to zainteresowanie. Więc jeśli nie będziemy za każdym razem mówili, ale obleśny robak, tylko ojej, ciekawe co to jest, no to podtrzymamy to, tą potrzebę bliskości z naturą w naszych dzieciach. Oczywiście jest też inna teoria, którą na pewno znasz, Marysiu, która mówi o tym, że do wychowania dzieci potrzebna jest cała wioska. A to prawda. I najlepiej, żeby ta cała wioska była w lesie. Najlepiej, żeby... Ale też się mówi o tym jednym kluczowym dorosłym, który... Tak, i to jest... Którym jest takim przewodnikiem wtedy. Mówi się o znaczącym dorosłym, czyli nie musi być to tak naprawdę rodzic, więc jeśli my jako rodzice mamy bardzo duże trudności w obcowaniu z naturą, to miejmy nadzieję, że może chociaż dziadek, albo jakaś ciotka, albo pani z przedszkola będzie tą osobą, która będzie w dziecku podtrzymywała tą potrzebę kontaktu z naturą. No i ten pan, który stworzył tą teorię, pan Wilson, mówi o tym, że na pewnym etapie życia dużo lepiej być takim pobrudzonym, on to nazywa dzikusem, a ja bym powiedziała dzikiem. Lepiej być takim pobrudzonym, leśnym dzikiem, które ma szansę eksplorować przyrodę, ma szansę ją poznawać organoleptycznie. Bo czas na tą naukę i na wiedzę systematyczną przyjdzie później. Ale jeśli odwrócimy kolejność, czyli najpierw będziemy usiłowali dzieci nauczyć o pewnych rzeczach, a pokazać im to w książkach, ale nie będziemy pozwalali im mieć realnego kontaktu z tą naturą, no to trudno nam będzie zainteresować je naturą. Więc ważne, żebyśmy tym małym dzieciom, tym dzieciom w wieku przedszkolnym stwarzali możliwość bezpiecznego eksplorowania przyrody, przy czym bezpiecznego i dla dzieci, i dla przyrody. Bo to też jest ważne. I z tego, co mówisz, wynika, że tam się splatają te aspekty i tego ruchu, tej naszej fizyczności i naszego umysłu, w tym jakiejś takiej ciekawości, która potem przejdzie w edukację. Tak, że tego się nie da rozdzielić po prostu. Nie da się tego rozdzielić. Co więcej, jeśli będziemy aktywni na dworze, to prędzej czy później nasze dzieci zaczną nam zadawać pytania. O, mamo, a co to za owad? Oczywiście dzieci powiedzą, ale robal! Z całą pewnością, tak. Więc lepiej, żebyśmy wiedziały, co to za tak, robal. I ważna jest rzecz tutaj, że my jako dorośli na przykład musimy wiedzieć, jakie są chronione rośliny w naszej okolicy, żebyśmy eksplorując przyrodę jej nie niszczyli, tak? Więc my jako dorośli też się musimy dokształcić, a jak się dokształcimy, no to jest szansa, że będziemy też lepiej dbali o tą naszą najbliższą okolicę, a jak będziemy świadomie dbali o naszą najbliższą okolicę, no to być może będziemy też świadomie podejmowali decyzje różne, jeśli robimy zakupy, jeśli wybieramy jakieś różne produkty. To teraz bym cię chciała spytać o to, jak się wybrać do tego lasu, ale o to cię spytam po przerwie. Mamy wątki. Jesteśmy w audycji Mamy Wątki, przy mikrofonie Maria Gierszewska, a moim gościem jest dr Joanna Nawrot-Karonka, którą chciałabym spytać, jak wybrać się do lasu? Bo to niby proste, tak? Wziąć i się wybrać, ale tak jak rozmawiałyśmy, wiele osób ma jakieś opory, obawy przed brudem, przed przyrodą, przed jakimś brakiem higieny, przed jakimiś zagrożeniami, więc
jak przełamać w sobie te swoje lęki i jak zorganizować taką wyprawę, żeby, tak jak powiedziałaś, ona była bezpieczna i dla nas, i dla przyrody, no i dla tych maluchów, które chcemy ze sobą zabrać, szczególnie. Jeśli jesteśmy osobami, które wcześniej trochę na przykład podróżowały albo trochę pochodziły po lesie, to tak naprawdę to nie będzie dla nas wielki problem. Gorzej jest, jeśli jesteśmy takimi prawdziwymi mieszczuchami, którzy na spacer to najchętniej na stary rynek by się wybrali. Wtedy tutaj już warto po prostu zapoznać kogoś, kto się zna trochę na tej przyrodzie. I ja, tak jak już wspominałam na samym początku, ja zawsze lubiłam kontakt z przyrodą już od najwcześniejszych moich lat. Ale ten kontakt z przyrodą nie zawsze idzie w pakiecie z wiedzą. Więc jeśli chcielibyśmy tak naprawdę dobrze eksplorować tą przyrodę, to warto albo się zapoznać z jakimiś organizacjami, tudzież osobami, które organizują takie mikrowyprawy. Czyli nie robić tego samemu po prostu. Niekoniecznie. Warto wybrać się z kimś, kto już na przykład był parę razy ze swoimi dziećmi. Jeśli nie mamy takiej możliwości, to po prostu pójdźmy sami gdzieś, gdzie wiemy, jak wygląda. Nie musimy robić wielkich kilometrów i bycie na dworze i bycie w lesie to nie są właśnie wyrobione kilometry, bo czasem tak się wielu osobom wydaje. Ale jeśli ktoś ma dzieci z niedużą różnicą wieku i z tym małym brzdącem wózku chciał spacerować, ale bieg za nim dwulatek, który przecież nie szedł przez godzinę, tak? Jak to młodsze dziecko śpi, to już wiadomo, że te kilometry to nie jest wykładnik dobrego spaceru. Często te młodsze dzieci po prostu, jak je zabierzemy do lasu, to czasem odejdziemy 15 minut od samochodu i tam spędzimy kolejne 3 godziny. I nie będziemy robić jakichś naprawdę ambitnych tutaj tras. Ważny jest na pewno strój. Teraz jest to dużo prostsze, bo jest ciepło, jest zazwyczaj ładna pogoda. Natomiast my jako Leśne Dziki organizujemy takie mikrowyprawy nawet w grudniu czy w styczniu. I podstawą jest strój, tak? Czyli jeśli zakładamy, że idziemy gdzieś, gdzie będzie mokro, no to musimy mieć obowiązkowo kalosze albo jakieś inne buty, które są nieprzemakalne. Bardzo dobrym rozwiązaniem dla dzieci są takie spodnie albo gumowe, albo softshellowe. Jest ileś takich firm. Oczywiście jest dużo firm skandynawskich, które produkuje takie stroje, ale mamy też kilka polskich firm, które już szyją takie spodnie. Kurtka przeciwdeszczowa, ale to jednak większość dzieci ma. I podobnie jak funkcjonują kurtki przeciwdeszczowe, to funkcjonują również spodnie takie przeciwdeszczowe. Raczej przeciwbłotne, przeciwkałużowe. Tak, to jest chyba dobre rozwiązanie. Ja nawet w tym roku z okazji Dnia Dziecka kupiłam dla całej mojej rodziny tak zwane wodery. Albo spodniobuty też się na to mówi. I to są kalosze połączone z takimi gumowymi spodniami na szelkach, które się kończą na klatce piersiowej, ponieważ moje dzieci skacząc w kałużach, niezależnie od tego, jakie miały kalosze i niezależnie od tego, jakie gumowe miały spodnie, zawsze nalewały sobie wodę do kaloszy, więc teraz już mają spodniobuty. I oczywiście na drugi dzień mój syn tak się przewrócił w jeziorze, że i tak miał wodę w środku. Górą mu się nalało. Myślałam, że jest to niemożliwe, a jednak. Więc taka mikrowyprawa nie musi być jakaś szczególnie ambitna. Więc przede wszystkim strój, a po drugie przekąski. Bo będąc w lesie, dzieci mają dużo większy apetyt. To jest też bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci, które mają pewne trudności z jedzeniem. Które w domu się nie mogą skupić, albo takie dzieci, które w restauracji to nic nie zjedzą, bo jest za dużo ludzi, albo zbyt intensywne zapachy, albo za duży hałas. Więc weźmy ze sobą jedzenie i taki piknik w lesie to jest rzecz, która zawsze się cieszy bardzo dużą popularnością na naszych leśnych mikrowyprawach. No i idźmy po prostu, bądźmy z dziećmi, bądźmy aktywni, aktywnie eksplorujmy, ale nie przeszkadzajmy, bo to też jest ważne. Czy jest coś, co powinno się robić albo nie powinno się robić na takich wyprawach? Na pewno powinno się stosować do wszelakich zaleceń związanych z tym, gdzie można wchodzić, gdzie nie można wchodzić. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby zbaczać tych głównych ścieżek wydeptanych. Co się powinno robić, bardzo to promujemy
zabrać ze sobą 5 śmieci z lasu. Już nie mówię o tym, żeby ich tam nie zostawiać, bo to myślę, że to jest dość oczywiste. Ale sprzątać. Tak, żeby przygotować się na to, że weźmiemy ze sobą 5 śmieci z lasu, bo wiele osób będąc w lesie ciągle mówi, o Jezu, zobaczcie ile śmieci, ale ludzie są nieodpowiedzialni i tak dalej. Ale od naszego narzekania las się nie posprząta. Mhm. A jeśli sobie postanowimy, że z każdej naszej wyprawy weźmiemy po prostu 5 śmieci i zostawimy je nawet na tym leśnym parkingu w koszu na śmieciach, to tak naprawdę jest szansa, że się coś zmieni. I to są takie rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę i po prostu trzeba zacząć. I z tego, co mówisz, warto to robić cały rok. Cały nie rok, nie tylko absolutnie. W wakacje, nie tylko latem. Zdecydowanie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli się pracuje w mieście, jeśli się często kończy, na przykład późno, no to trudno wygospodarować tę godzinę, żeby jeszcze pojechać gdzieś tam do lasu, czy pójść do parku. Ale jeśli chodzi o weekend, to tutaj już wymówek jest dużo mniej. Mhm. Więc weekend jest takim dobrym pomysłem, żeby pojechać i to zrobić po prostu. I my w ramach takiego poznańskiego projekt został sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania. W ramach Poznańskich Dni Rodziny my przygotowaliśmy takie działania, które się nazywają Poznaniaku, Poznanianko, chodź podzikuj z nami. Jednym z elementów jest to, że przygotowaliśmy takie wirtualne mikrowyprawy właśnie i na kanale Leśnych Dzików na YouTubie. Są takie 15-minutowe filmy z różnych miejsc w Poznaniu, ponagrywane, gdzie można pójść, jak tam trafić i co tam można zobaczyć. Taki trochę materiał reklamowy. Co wybrać? My akurat wybraliśmy, muszę się skupić, na Ramowice, Szachty, 2 filmy o szachtach. Mm-hmm. To było w ogóle moje odkrycie, bo z jednej strony są takie ścieżki, gdzie można pojeździć na hulajnodze i z wózkiem, mm-hmm. i gdzie można kupić lody, i gdzie jest wieża widokowa, ale wystarczy odejść naprawdę 10 kroków z tej głównej ścieżki. Jest taka grobla żabia, gdzie jest tyle żab i tak śpiewają głośno, że jak robiliśmy nagranie, to nie było prawie słychać naszej pani leśnik, która coś mówi, bo żaby ją zagłuszały. Więc bardzo zachęcam. Jest bardzo duża szansa, że dzisiaj się ukaże kolejne nagranie, druga część Szacht i jeszcze będzie Wilczy Młyn i druga strona Warty w okolicach ulicy Głównej, więc jeśli nie macie pomysłu, gdzie się wybrać, to zachęcam, żebyście tam wskoczyli i zobaczyli, czyli co można polecasz, robić. Polecasz, że masz kanał na YouTubie, a gdzie jeszcze was można znaleźć w internecie? Na Facebooku, na Instagramie i na naszej stronie internetowej Leśne Dziki. I wspominałaś, że robicie takie mikrowyprawy, czy można do was jakoś dołączyć, jakoś się z wami spotkać, coś razem zrobić? Tak, oczywiście. Teraz aktualnie jeszcze latem mamy projekt dedykowany do mieszkańców gminy Czerwonak. Natomiast wiemy, że teraz jest dużo łatwiej ludziom się gdzieś wybrać, więc zbierajcie pierwsze szlify sami, a od jesieni zapraszamy was oczywiście na mikrowyprawę z leśnymi dzikami. Będziemy o nich informować już na poprzedniej jesieni i na wiosnę były takie mikrowyprawy. To jest też taki nieduży koszt, a myślę, że fajniej, bo też można poznać rodziców, którzy mają podobne podejście do nas, do bycia na dworze i naprawdę, jeśli myślicie o tym, żeby zabrać wasze dzieci, żeby poskakały na kulkach, to nie bierzcie ich tam, chodźcie z nami do lasu. A powiedz, ile trwa taka mikrowyprawa i ile mniej więcej osób jest? Na takiej mikrowyprawie bywa różnie, bo czasem to są na przykład 3 rodziny, czyli jest kilkanaście osób, ale najwięcej to chyba było z 25 osób na takiej naszej leśnej wyprawie. I tutaj tak naprawdę nie ma szczególnie dużego problemu, bo jesteśmy w lesie, więc jest przestrzeń dla tych wszystkich ludzi. I też jest możliwość na to, żeby trochę posłuchać pani leśnik i trochę porobić jakieś różne rzeczy, więc to nie jest tak, że jest jeden sztywny plan i się przesuwamy jak w muzeum z przewodnikiem. To jest też tak, że trochę las nam sam podpowiada pewnie różne ciekawe rzeczy i miejsce, które jest nam znane, do którego idziemy po raz kolejny,
z każdym tygodniem wygląda zupełnie inaczej. Mhm. Nowe rośliny są i ta natura jest bardzo cykliczna i dzięki obserwacji natury możemy też dzieci nauczyć wielu różnych biologicznych procesów związanych na przykład z narodzinami czy ze śmiercią. I dużo łatwiej jest to dzieciom zrozumieć na przykładzie natury. Czyli wracanie natury w te same miejsca ma sens. Tak, tak, oczywiście, bo one wyglądają różnie, bardzo różnie. Więc taka mikrowyprawa w to samo miejsce nawet często trwa około 3 godzin. I to jest tak, jak mówiłam, że to nie są duże odległości, więc te małe przedszkolne nóżki nie muszą się martwić o to, że będą musiały gdzieś tam daleko iść, bo obserwowanie tego, co jest bardzo blisko, ale z kimś, kto się na tym zna, wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. I my często nie zauważamy bardzo wielu interesujących rzeczy, które są blisko. A po jednej takiej mikrowyprawie już jesteśmy dużo bardziej uważni na to, co się dzieje dookoła w lesie. To mam nadzieję, że zainteresowałaś naszych słuchaczy. I gdybyś mogła na koniec jakąś lekturę polecić komuś, kto byłby ciekaw poeksplorować temat dalej. Oczywiście iść do lasu, ale też się zapoznać teoretycznie. Co mógłby poczytać? Okej, w takim razie ja oczywiście jestem wielką fanką czytania i mam bardzo dużo tych książek. To gdybyś miała jedną wybrać. Jakbym miała wybrać jedną, to bardzo bym poleciła państwu książkę, która się nazywa Nie ma złej pogody na spacer. Czyli to, o czym tu mówiłyśmy. Tak, to, o czym mówiłyśmy. Jest taka bardzo popularna książka, która się nazywa Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury. Przy czym to nie jest prosta, miła i przyjemna lektura. To jest lektura, która jest wyzwaniem, która zawiera dużo badań naukowych. I jest ona bardzo dobra dla osób, które chcą bardzo dokładnie zgłębić temat, albo które muszą podejmować decyzje związane z edukacją dzieci, czyli na przykład ktoś, kto jest dyrektorem przedszkola, to bardzo bym go zachęcała, żeby przeczytał taką pozycję. Natomiast jeśli jesteśmy rodzicem, to książka Nie ma złej pogody na spacer, tajemnice szwedzkiego wychowania dzieci. Jeszcze jest taki podtytuł, co zrobić, by dzieci były zdrowe, szczęśliwe i pewne siebie. Czyli to, czego chce każdy rodzic. Tak, i to jest taka ciekawa opowieść pani, która jest Szwedką, wyszła za Amerykanina, przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych i kiedy jej córki miały 8 i 4 lata, to wróciła z powrotem do Szwecji na pół roku. I ona też przytacza trochę badań naukowych, natomiast ona prezentuje tutaj jakby pewne podejście ogólnie do bycia na dworze, właśnie też do kwestii związanych z bezpieczeństwem, do tego, jak to bycie na dworze wpływa ogólnie na rozwój społeczeństwa i jak to bycie na dworze wpływa na nasze zdrowie, na naszą rodzinę i że my jako rodzice nie musimy się tak mocno bać wielu różnych rzeczy. A druga książka, którą bym poleciła, nazywa się jeszcze lepiej Kalosze pełne kijanek. I ona z kolei ma też taki podtytuł, jak dzięki rozwijaniu miłości do przyrody wychować kreatywne, odważne i odpowiedzialne dziecko. Czyli kolejny interesujący zestaw cech. Bardzo. I tutaj mam taką ciekawostkę. Książkę napisał pan, który się nazywa Scott. I jest paleontologiem, to jest doktor Scott. I jeśli macie państwo dzieci i znacie taką bajkę, która się nazywa Dino Pociąg, to dr Scott występuje w każdym odcinku. I to jest książka właśnie też o tym, co my jako rodzice możemy zrobić, jak świadomie wychowywać nasze dzieci, żeby dzięki właśnie temu kontaktowi z naturą te dzieci umiały być osobami odpowiedzialnymi za siebie, ale też za to, co się dzieje dookoła nas i jak tak naprawdę dzięki tej naturze możemy obudzić w sobie trochę dziecka. Czyli ta natura jest takim kluczem do edukacji, do wychowania i też do rozwoju nas samych. Tak, 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 bardzo, bardzo, bo jeśli jesteśmy z dziećmi na dworze i dzieci nasze zadają nam pytania, to nie możemy rozwijamy. Zawsze mówić nie wiem, nie wiem. W Prawda. Końcu musimy otworzyć jakąś książkę i poszukać. To mam nadzieję, że zachęciłyśmy naszych słuchaczy do pójścia do lasu jak najszybciej, jak najczęściej, jak najdłużej. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Moim gościem była dr Joanna Nawrocka-Ronka. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam. Mamy wątki.